Drodzy widzowie, możecie mi wierzyć lub nie, ale dwa tygodnie zajęło mi wygranie ostatniego tag team meczu z Paragonem oraz Nakamurą. Jako, że udało mi się odnieść zwycięstwo, to możemy sobie wybrać rodzaj walki, w której to będę bronił Universal Championship. A wybiorę Last Man Standing. Mam nadzieję, że nie będzie zgliczowany. Niech się skończy to tam, gdzie się zaczęło, czyli w Performance Center. Mam nadzieję, że będziemy mogli tam pochodzić po zapleczu. No i co? No, liczę na rozwałkę. Żadnego wejścia tutaj nie było. Moim celem jest... No co? No, zmuszenie do wyliczenia Oczywiście, że ja bronię tutaj swojego mistrzostwa Powiem wam, że cały ten storyline Jak sobie przypomniałem co robiliśmy To spodobał mi się, no bo jednak to co ostatnio mówiłem Prawda, to się tutaj zaczęło To niech się tutaj skończy Jeden z moich pierwszych kolegów, rywali Musi być hardcore, musi być zabawa I musi być też nieudane crossbody Ale z tego co widzę już sędzia może zacząć się wyliczać paragona Ja zajęłem sobie pod ring No w ostatnim czasie Coś tam się działo w WWE Slam, tak naprawdę już za dwa tygodnie nie, nie mogę się naprawdę doczekać tego Last Man Standing meczu pomiędzy Reignsem Oraz yy, Alestarem Mimo, że walczą ze sobą po raz któryś Ciągle to jest to samo, tak jednak akurat uważam Że Last Man Standing mecz tej dwójki Może być naprawdę yy, Srogi, też spodobało mi się to jak Wielu wrogów ma Austin Fury że Nie robią z nim takiego klasycznego Programu, tylko tak naprawdę okazuje się, że Każdy go nie lubi, co, co jest według mnie Dobre, co buduje jego postać I naprawdę podoba mi się to jak WWE prowadzi obecnego Mr. Money in the Bank, jeszcze Dolph Ziggler powrócił na row gdzie wykonał niesamowity superkick właśnie na posiadaczu walizki nie, nie jest aż tak złe ostatnio WWE a jeszcze chodzą słuchy oprócz oczywiście tego wszystkiego związanego z Vince McMahonem, tych kontrowersji że w najbliższym czasie, nie wiadomo kiedy, akurat pierwsze plotki były takie, że miało to się wydarzyć w ten poniedziałek jednak zostało to zdementowane ale chodzi po prostu o to, że bardzo możliwe, że WWE będzie odrobinę ostrzejsze, ponieważ Ponieważ no obecnie jest to program PG, czyli tak po prostu family friendly, bez większej brutalności na ekranie, czy to mocniejszych słów, jednak no jest możliwy powrót do TV14, czyli tutaj już wiecie takie mocniejsze słowa niż dupa mogłyby zostać wypowiedziane. Kto wie, może nawet powrót krwi. Akurat tego mi jakoś nie brakuje, ale więcej hardcoreu. Z chęcią bym yy, zobaczył, no na to musimy jeszcze poczekać, bo mówi się o tym na zapleczu w federacji, więc y, okej, okay, kto wie, może, może jednak powrócą hardkorowe czasy, nie napalam się, bo wiem jak to być może, ale kurde, nie mówcie, że nie można tutaj wyjść na zaplecze, czyli dobra, tylko performance center, ale może być, bo no, co, może, wiecie co, super byłoby, gdyby można było pójść na ten inny ring, prawda, ale no właśnie, tak nawet te... Obicie o barierki nie wygląda jakoś wybitnie. No nie ma, nie ma tego mm, wyjścia. W SONOS mogę spróbować rozwalić barierkę. Na 100% się nie da. Ale kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije, ale dobra, może jeszcze w łeb mu... Za... No nie! O, nie, przepraszam, panie sędzio! No mógłbym zostać za to wyrzucony. A czy. Dobra, jeszcze tak mogę sprawdzić, prawda? Bo przez te barierki na normalnych arenach da się wychodzić. No, nie po drodze jest mi z sędzią. Przepraszam, najmocniej. No nic, nie zrobimy tego. Oczywiście mogło to być już. Było nawet odliczanie, ale... Nie tym razem, no wykorzystujemy barierki, może nawet y, jakaś ostrzejsza akcja na nie. No proszę, coś jednak zrobić można, bo to jest y, taki front suplex. I szkoda, że tam poza ring nie wyleciał. Dobra, sędzia zaczyna wyliczać, ja jeszcze tutaj badam teren. No niestety nie będzie aż takiego hardkoru, o którym myślałem, ale szkoda wielka, że nie możemy tam jednak y, wyjść na te inne ringi, bo to byłoby super, gdybyśmy mogli korzystać tutaj z każdego ringu, co nie? Ale no, jak zawsze za bardzo się rozmażyłem, nawet tak widzę chyba po teksturach, że... Troszeczkę inaczej to wygląda. Jak się udało wyjść, to może nawet zaraz sprawdzę. Na szczęście mamy tutaj dobry suplex na krzesło. Dobra, szybko szukałem w internecie i z tego co widzę nie ma opcji by się wydostać, Też na razie nie ma opcji by to wygrać, bo Paragon od razu się podniósł, chyba tak po czterech, ale no właśnie last man standing mecz, bez kurcze większych ekstremalnych ruchów. No, jest dosyć dziwny, dlatego liczyłem, że chociaż będziemy mogli wyjść na to zaplecze, prawda, ale. No, niestety, mm, to pozostało tylko w sferze moich marzeń. Ale co, no, robimy tutaj? Pokaz po prostu moich ruchów musi być hardcore. Jakiś czas temu mówię, no, miałem dodać sobie to pedigree do move setu, więc proszę bardzo, dla widzów, dla Triple H'a, niech to będzie. Nie, no, kurde, contra i clothesline. Może nawet dobrze, nie będę tutaj hańbił legendarnego ruchu. No, i pytanie brzmi, czy będę w stanie trafić? Przed... Mam 10 prób, jak no nie. Bez jaj, po nie line przegram swoje mistrzostwo, wstajemy, nie śpimy. I co teraz zrobi Paragon? Nic nie zrobi, bo kontrujemy. I może coś ciekawszego. Uwaga! No, <śmum> zaszalałem. Ale spokojnie, bo ja, ja mam wiele akcji w movesetcie. Oczywiście nie planuję teraz Spira. Rivers Hurricane Rana to jest jedna z moich ulubionych akcji w tej grze. Ale to może być też Tornado DT po odbiciu się, yy, odbiciu się od narożnika. I to jeszcze nie jest koniec. Chcę zniszczyć Paragona. Taki jest mój cel. I tak jest. Rivers Frankensteiner. Co może oznaczać, że Damian powoli już zmierza do zakończenia tego starcia. Czy to będzie Wrath of the Lion? Żegnaj Paragon. Mam nadzieję, że sędzia to liczy do 10. Chyba najgorszy Last Man, last man Standing mecz w historii, ale zobaczmy może jednak to było za mało, prawda, no ma czerwoną głowę, ma czerwone ciało, ale nie ma czerwonych nóg, rąk, więc ja sobie tutaj, no, no dla nikogo tak naprawdę mogę potauntować, mogę się po prostu cieszyć nie wiem, tam chyba odliczam na palcach czy tam jakbym zmierzał do jakiegoś innego ruchu, mamy 8 i wszystko wskazuje na to, że nadal je... naprawdę? tyle czekaliśmy i wszystko po to żeby, no dobra wchodzimy, trzecia lina Narożnik, Paragon kontruje. I uwaga, czy może on teraz wykona jakiś signature? Tak jest! Taki. Nie wiem co właściwie. <ścoughs> Arangi Orange, jakkolwiek się to wypowiada. Niestety nie pamiętam, znowu Tornado DDT. Ja teraz mam zamiar wykonać innego finisera, wiecie? Ale najpierw dołóżmy klasyczek, czyli Moonsault. Mam finisera. No i to będzie już akcja, po której Paragon nie wstanie. No. Niby powinienem się skupić jeszcze na jego nogach, ale ja wolę tutaj zrobić nic, bo skurczy, byk kontruje kontra za kontrą, to teraz chwila, bo trochę zgliczowało się, to no znów falcon arrow, dziwne starcie, ja się z wami zgadzam oczywiście, mimo że ze sobą teraz nie rozmawiamy, mogę nawet mu ukraść ruch, ale to byłoby niemiłe z mojej strony. Dziwne, bo myślałem, że trzeba mieć dwa finishery naładowane i jest jeszcze elbow drop. Ja tak się kręcę, bo chciałem zaatakować jego nogi, ale nie ma jak za bardzo, czy on już krwawi? Wydaje mi się, że jeszcze nie, dlatego trzeba to zmienić. A nie, krwawi tak spod oka, to ciekawe akurat. Okej, okay, żałosna kontra z mojej strony, snapmer. I odbicie od chyba chyba jakieś potężne kolano się szykuje, nie, jednak po prostu kopniak yy, w ciało i znów, kurczę, bo naprawdę chciałem się skupić na jego nogach i po raz kolejny kolano, no staramy się podbić to drugie oko, to może kopniakami załatwię jego nogi, no to też nie wyjdzie, to dokładamy close line Paragon, prawda jest taka, że zadarłeś ze złą osobą, ja myślę, że ty zdajesz sobie z tego sprawę, ale może jednak ta kontra sprawi, że on wróci, reverse neckbreaker. I t, nie jestem w żadnych tarapatach. Co wy myślicie? <laughs> Skończyła się amatorka. Chyba że. Nie, nie ma szans, kurde. Znów ten sam ruch. No i dobrze, że mnie podnosi, bo niby mógłby czekać na wyliczenie. proszę, no mu wychodzi. A tak na moje ręce akurat nie jestem tego fanem. Wydaje mi się, że to może być moment, w którym wykonuje finisher, ale oj, dobra, dobra, kontra Damiana i teraz tak jest, ta ręka zostaje wykręcona. To, czego Polek potrzebował w tej walce i dokłada, nic nie dokłada, bo to jest kontra, paragon i uwaga, no nie, czemu, czemu to się musiało tak skończyć? Samo androp rolling. Są one drop, coś takiego! I to jest terminator! To jest po prostu terminator. Choć czy ja wiem, Paragon po prostu go podnosi. I może przejdzie do swojego finishera, czy to będzie ostateczne rozliczenie, no nie wiem, jak gościa nazwa Paragon, to uważam, że takie, takie finisher związany z rozliczeniem nie brzmiałby tak źle. No teraz sprawdzam swój timing. Skoro jestem w stanie robić time finishing w Fifie, to uważam, że bez problemów powinienem tutaj wstawać, tylko by nie dostać finishera. O, to może być akurat problemem. Ja nie chcę, żeby pas został mi zabrany w Performance Center. Ja mogę tracić to mistrzostwo, nie wiem, na Summerslam. Na Summerslam to my byliśmy, jest kontra! I teraz może, to, to czy to jest ta chwila? Ale ja nie chcę tego kończyć poza ringiem, no. Nie ma tu jakiegoś wielkiego hardcore'u, ale właściwie mogę wziąć schody do ringu. No bo co, ja się już wspiąłem na szczyt, ale Paragon tego nie zrobił. Paragon tego nie zrobi. To jest bardzo ważne. Nie wiem, czy to się uda. Bo sędzia wyrzucił. Eee, te... no, pata łachu, ty. No nic, spróbujmy to zrobić. Chciałem na schodki, ale nie mam zielonego pojęcia, w którym kierunku to teraz zmierza. Damian umieścił paragona, został jednak skontrowany. Czy paragon wykona tutaj jakiś ruch? Nie, to jest seria maczuk w plecy. On to już kiedyś zrobił, jednak czy on to powtórzy? Czy to będzie tak, seria łokci, łokić za łokciem, łokić za łokciem i Damian! Teraz ustawia się do tej akcji! To jest Rivers Frankensteiner na krzesło! Dobranoc, poison rana, tak zwana far Farabarana. Liczymy! Jeszcze tak w razie czego, żeby czas minął odsłonię tutaj narożnik, jakbym miał taką możliwość. I co no? Poczekam sobie po prostu, nawet mogę potątować jakoś. N nabijam się z mojego rywala. Czy to wystarczyłoby go zniszczyć? Taka akcja na krzesło. Zdecydowanie tak. Ale fajnie się tutaj zgrało takie ujęcie na mnie celebrującego na narożniku. No nadal jestem e, Universal Championem, proszę dać mi moje mistrzostwo. No byłbym zniesmaczony, gdybym je tutaj stracił. Prawdopodobnie pierwsza i ostatnia szansa Paragona na zostanie mistrzem. No i co? No Mam nadzieję, że się już rozliczyliśmy powrót do PC pozwolił mi odblokować takie średnie kurtki mam nadzieję, że dalej będę mógł bronić swojego pasa, może przed kimś ciekawszym, na pewno nie nie myślę tutaj o wierze. jeszcze z Shawnem Michaelsem mogę porozmawiać, po prostu docenia to co robi, ja to szanuję, tutaj John Morrison yy, chciałby zawalczyć o Universal Championship i właściwie Mieliśmy z nim fajną walkę, chyba nawet nie ma co się tutaj zastanawiać, jako że jest to związane z moim pasem, bierzemy to. No i proszę, tutaj też mogę sobie wybrać rodzaj walki, niech będzie to Count Anywhere. Dzisiejszy odcinek ekstremalny. Bycie GMM jest trudne. No wiem Adam, na pewno twoje życie jest niesamowicie ciężkie, ale to dobrze. Kolejne story line, kolejny storyline, kolejny storyline i być może już yy, niedługo będę miał wszystko z głowy na SmackDown, tylko pewnie będzie trzeba przejść Turn Po tym yy, co się wydarzy z Morrisonem sobie podsumujemy jak wyglądają, jak wygląda. Na ten progres. Ladies and gentlemen, the following is for the Universal Championship. Kurde, fajnie tak dostawać title shota z dupy, co nie? Nawet się nie musi John Morrison starać, po prostu przychodzi, marudzi, no i otrzymuje walkę o pas, ale jest moc. Naprawdę dobrze ten pas przy mnie wygląda, choć nie ukrywam, że bardzo chciałbym, by powrócił po prostu pas World Heavyweight Championship. Ten złoty, klasyczny big gold, jak to mówią po angielsku, naprawdę... Po prostu no, taki dobry pas mistrzowski to był i tutaj Johnny, Johnny Elite obecnie, no już go w WWE nie ma od pewnego czasu WW, ale jeszcze jest tutaj w grze, jest w naszej karierze i tradycyjne wejście w zwolnionym tempie. Najlepsze jest to, że cała gra zwalnia i nie mogłem nacisnąć skipnięcia tej cutscenki. O proszę! Jeszcze się to przełożyło na animację. Pasa mistrzowskiego, super. No plusem w Force Matchu jest to, że możemy wyjść na zaplecze, tylko... Dobra, skipuję to, bo coś się glitchuje. Czas na walkę. Obroni ten pas czy nie? Co jest celem? Tak jest, po prostu obrona pasa. Luz. Pamiętam, że z Morrisonem mieliśmy chyba jeden pojedynek, jeśli się nie mylę, nawet fajnie to wyszło, choć akurat yy, walka, którą dobrze wspominam z tej kariery, to jest yy, ten po prostu techniczny pojedynek z Cesaro. A teraz jakie tornado DDT z Cezaro się starałem, żeby naprawdę fajnie to się tam wszystko kleiło. I uwaga, może. Nie, no nie chcę rozpoczynać od jakichś ekstremalnych ruchów tej walki, ale. Po prostu do. Tak, no, tch, brak ekstremum, ale jest yy, crossbody. My chodzę poza ring, bo mamy stół komentatorski, mamy przedmioty pod ringiem, oczywiście. Tutaj już na żadne wyliczenie nie czekam, ale czy są stoły? Kurczę! No, jak już jest Falcon Anywhere, to mogliby pozwolić na te stoły. Ale. wow! Dropkich nie doleciał, źle wykalkulował. To Johnny Nitro i. Johnny Nitro, Johnny Nitro to był też kiedyś. John Morrison, tak po prostu. Ja chciałbym. Nie, ja ci dać coś fanom, prawda, bo mogę wyjść po prostu tędy i jesteśmy tutaj, jestem wśród was, może jakaś piąteczka, może flaska, czy cokolwiek. I ogółem tutaj za wiele robić nie można, możemy się napierdzielać po prostu tak lewy-prawy, ale żadnego supleksu to ja tutaj nie zrobię. Idę w tym kierunku, ponieważ znajdziemy się przy stage'u... nie znajdziemy się przy stage'u, tu jest zablokowane, to no bez jaj, chyba że on jakoś wyleci, ale jaja. Bo... Kurde, jak robiliśmy, nie wiem, albo ja sobie grałem czy coś, to można było normalnie tędy przejść, szkoda. Ale moim marzeniem to wiecie, jakby jeszcze można było wejść na te schody, to już byłoby coś, ale no niestety zapewne marzenie ściętej głowy. To idziemy w innym kierunku, bo tutaj są stoły, tutaj akurat możemy się troszeczkę zabawić. Mogę wejść nawet. Yy... Ajajaj, tak sprowokowały te schody. Już myślałem, że może, może jakimś cudem jednak zostało to dodane do gry. No jest stół, a nawet dwa. I jest też znów DDT! Takie dziwne oświetlenie chyba ledwo, co nadążają te kamery za naszą akcją. Ja oczywiście muszę uważać, False Can't anywhere. To się źle może skończyć. Ta walka może się skończyć tutaj, ale też może się skończyć właśnie. Po power bombie! O kurde, bo ja zły ruch nacisnąłem. Prze Dobra, tu akurat było spoko. To dokładamy jeszcze Candle Stick. Fajny klimat. Tutaj naprawdę kibicy. Tu patrz. Tu, ale nie patrzcie na monitor ciągle, no ta młodzież dzisiejsza. Na żywo możecie to przeżywać. Tutaj jesteśmy przed wami. Nie patrzcie na Titan Tron. Przecież jesteście od nas od. A, nieważne. Weźmy krzesło. I może coś w głowę. O ile Morrison wstanie. Wstanie czy nie wstanie? No wstał. I kto pierwszy. Banda amatorów, choć wiecie co, Tornado DDT na krzesło! O, tak jest! I jeszcze Morrison to bardzo dobrze sprzedam. No, false can't anywhere. Więc trzeba próbować przypiąć, bo co innego mógłbym robić w tej walce. Jeden, dwa. Za mało, za mało by załatwić tutaj Morrison. Ale dobra, swoje zrobiłem. Stół rozwalony, możemy wrócić w okolice ringu, bo oczywiście rozwaliliśmy stół taki, ale nie rozwaliliśmy jeszcze stołu komentatorskiego na przykład, tylko by sędzia ogarnął życie i wrócił do nas. Halo? Panie Arbitrze, tutaj, tutaj, przeskakujemy, pięknie, jest sprawność, bardzo to doceniamy, robimy porządek. Zawsze żal miło, zawsze żal było mi tych wszystkich komputerów, tabletów, monitorów, które tam leżą, przecież tu... Brutalnie traktowali te przedmioty. No ale cóż, takie życie w WWE i myślę, że wszystko było tam zaplanowane. Dobra, mamy już kilka fajnych ruchów za nami. Ja mógłbym dołożyć jeszcze jakiś springboardy. ale zobaczmy, czy dobrze pamiętam kombinację. Moonsold! Poza ring, o to właśnie chodziło. I wstawaj, Nitro. Robimy to. Może wreszcie wyjdzie mi pedigree. Uwaga, no nie wierzę. Jakbym był przeklęty. Jakby gra, nie bym kiedykolwiek to zrobił. I mamy teraz C4. Wow. Morrison jednak nie wykorzystuje tej chwili, żeby przejść do finishera, chyba że zrobi to w środku ringu, jaki Starship Pain zaraz zobaczymy. Muszę uważać, bo jednak cały pasek miałem naładowany. Teraz muszę zaczynać od zera. Morrison, ale zostałem teraz podcięty. Z Stoi spinning leg drop! I czy mamy nowego mistrza? Jeden, dwa! No, mogłem tutaj sobie pozwolić na odrobinę ryzyka, ale no, powaga. Zrobiło się groźnie, ale jest też. Wst Cholera? Musicie mi wybaczyć to słownictwo, ale jest SLEM I wiele wskazuje na to, że ja będę miał ogromne problemy. Mimo że nie zostałem jakoś mega obity, tak jednak znów nie kontruję tego C4. I co no, bomba wybucha, ale on nie doleci. Plus jest taki, że John Morrison nie ma jak dolecieć do mnie. On pewnie czeka aż wstanę sobie. O, no, nie był cierpliwy. A mam złą wiadomość, ludzie cierpliwi. Niecierpliwi nie dostają tego, co, ch co chcą dostać, no chyba, że jest uderzenie. Drodzy widzowie, to jest to, to będzie Starsi Payne! Starsi Payne i czy Morrison zostaje nowym Universal Championem w ostatniej chwili? Damian wraca, ale co tu się w ogóle dzieje w tej walce, dlaczego? Dlaczego ja nie mam teraz praktycznie się walczyć? Ciągle gram na Legendzie, tak dobrze sobie radziłem, a teraz no Morrison... Jest bliski szczęścia, ja mam wrażenie, jakby nie wiem. On też miał ocenę 99, i jest takie crossbody. Cokolwiek nie najlepiej to wyglądało. Morrison podniesiony przez Damiana, i to jest cutter! To jest springboard cutter! Czyli bardzo możliwe, że teraz jestem, jesteśmy świadkami. Początku, końca jednak widzimy, że Polak po raz kolejny chce wyrzucić swojego rywala poza ringi Senton, czyli klasyk. I uwaga, od razu nie czekał tutaj, sędzia za tym nadążył. 1-2 za mało, to jeszcze za mało. Ale widzimy, widzimy, tak jest pokazywa. No Halo, halo, dlaczego, dlaczego ty nie doliczyłeś do trzech? Dobra, idziemy tutaj stół komentatorski, no i wydaje mi się, że. To jest jedyny dobry sposób na zakończenie Full Scant Anywhere matchu. Bo byłoby to słabe, gdybyśmy zakończyli to tak po prostu w środku ringu. Dlatego Morrison. Jeszcze raz chyba to będzie trzeba zrobić. Morrison. Dobra, skoro nie tak, to będzie tak po prostu. Famouser! No i proszę bardzo. Myślałem, że wyjdzie Pedigree. No ale oczywiście zapomniałem, że mam inny moveset poza ringiem. To teraz, skoro Morrison jest oszołomiony. Nie no, ja nie wiem. Ja nie wiem, jak sprawić by on. No wreszcie, wreszcie. No nie, skontrował, to jest niemożliwe. I pewnie jeszcze dołoży finishera poza ringiem. Nie dołożył, nie dołożył drodzy widzowie. To spróbujmy tak, wrzucić go. No nie, jeszcze, przecież ty jesteś zestanowany człowiek. ogarnij się. Kurde, ja sam się gubię już. O nie, te... no, jak on na mnie skoczy, to będę rozczarowany. Jest! Nie ma, nie ma tego kolana cholernego, muszę to usunąć ze swojego movesetu. No i niestety. A jednak nie położyłem się na tym stole, dzięki Bogu. Miałbym ogromne problemy. Morrison, wrzucony zostaje ponownie do ringdale, wstawaj, wstawaj szybko, bo nie mogę pozwolić, by on wykonał finishera. Uciekaj! O znów odbicie! Jest ten springboard cutter! Ja nie mogę marnować czatu. czasu, czatu. wstawaj, wstawaj, ja nie mam już spira. Nie mam po co brak, ro, brać rozbiegu, ale to będzie Wrath of the Lion i nie obchodzi mi to, że to jest Falls Candyman match. Ja muszę uważać, by nie stracić tego pasa. Jeden, dwa, koniec, ale Wam, że Morrison stawia opór tutaj. Cieszę się, że opuszczam SmackDown jako mistrz. Ale nawet się cieszę, że jestem takim mistrzem walczący, nie boję się niczego. Walczyłem z Paragonem, walczyłem z Morrisonem, ale chciałbym jakąś rywalizację, na przykład z Randy Mortonem, może z Johnem Sinem jeszcze. Oby coś takiego nas czekało, bo gdzie są te gwiazdy? To było tyle, jeśli chodzi o rywalizację z Morrisonem. Możemy zobaczyć Story Progress. No na SmackDown mamy już 20 na 26. Została mi jeszcze jedna rywalizacja jako osoba dobra. Więc prawdopodobnie w kolejnym odcinku zrobimy to z zieloną buźką i później... Hilturn tak naprawdę. Jest jeszcze King of the Ring, jest Shaking Up, SmackDown, ale pewnie to są rzeczy, które powinienem był wykonać wcześniej. No kurczę, będzie trzeba przejść na Rowu, bo tu mamy tylko 12 na 21. Problem polega na tym, że pewnie będę musiał zwakować swój pas, chyba że go stracę. Fatal 4-Way, by wyłonić... no. Nie chcę pasa interkontynentalnego. No, co wy świrujecie? Przecież, no, fajnie byłoby mieć dwa pasy naraz, ale nie. O i proszę, Bigi, e, Bigi e do nas wraca. Czyli on też chce. Dobra, tym zajmiemy się w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się już normalnie w przyszłym tygodniu na 100%. Trzymajcie się. Cześć.